Rozmowa dnia. Witold Waszczykowski, łódzki poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych. Witam, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Z piątku na sobotę o północy Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Stało się to. Czy to jest dobra informacja dla Polski? Nie, to jest bardzo zła informacja dlatego, że jak również dla całej Europy, Unii Europejskiej, dlatego że tracimy drugą gospodarkę europejską. Tracimy mocarstwo światowe, członka Rady Bezpieczeństwa, mocarstwo nuklearne, państwo, które ma podobne spojrzenie na Unię Europejską, jak i na problemy bezpieczeństwa Europy, jak, jak Polska i chyba jak Stany Zjednoczone. I szkoda, po, poza tym, że oczywiście jest to państwo proatlantyckie, czy jest takim tak jak i Polska, takim zwornikiem między Unią, Europą a Stanami Zjednoczonymi. Tracimy też. E, Albo możemy w przyszłości tracić dostęp do bardzo dużego, chłonnego rynku, na którym zarabiamy. Mamy nadwyżkę. E, no i w dalszym ciągu niepewne mogą być losy, ale to w dalszej przyszłości jakiejś części Polaków, bo jeszcze jest duża szansa, że znaczna ich część może się w tym roku zarejestrować zgodnie z procedurami. Po, no e, i jeśli, około połowa Polaków ok, jeszcze się nie zarejestrowało. Około 400 tak, tysięcy, 400 000 jest, tysięcy z tego roku. że mamy około miliona Polaków, więc. E, do, do połowy bodajże tego roku można to, to zrobić, chociaż e, zapowiedzi Brytyjczyków są takie, że oni będą starali się utrzymać maksymalną liczbę. A dlatego, no właśnie, że... bo sporo y, mieszkańców Łodzi pracuje w Wielkiej Brytanii i tak się zastanawiam, czy po tym, jak Wielka Brytania wreszcie wyszła z Unii, oni będą masowo wracali, czy będą chcieli zostać? My byśmy chcieli, żeby masowo wrócili bo w Polsce. Jest I w tej Polsce chwili, zakładali jest swoje tej, biznesy. W tej chwili praca to są najczęściej ludzie... Młodzi, wykształceni, z dużym rozmachem już często po zakładali tam, tam biznesy, ale dlatego są atrakcyjni również dla Brytyjczyków. Brytyjczycy nie chcą ich puścić, to jest już często, często duża grupa techniczna, średnia, średnia klasa. Która przyczynia się do wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii, i kiedy jeszcze pracowałem jako minister, wiem wielokrotnie spotkania z Borisem Johnsonem. Powiedział, że za żadne skarby nie wypuści tego miliona. No to ma pan Polaków. zupełnie inne zdanie niż Małgorzata Dawa błońska która w jednym z wywiadów powiedziała, że to właśnie ci Polacy, którzy pojechali do Wielkiej Brytanii do pracy, są między innymi odpowiedzialni za Brexit. No, absolutnie nie. To była próba wykorzystania w trakcie kampanii referendalnej. Rzeczywiście Cameron próbował. Wykorzystać kwestie migracji czy braku kontroli nad granicami. Przypomnę, że to, to było tuż po tym sławnym lecie 2015 roku, kiedy olbrzymia fala migrantów wdarła się do Europy i Unia Europejska podjęła decyzję o podziale, o kwotach. Brytania nie chciała tak takiej relokacji. O tej tak? relokacji, tak zwanych uchodźców, a w większości to byli przecież emigranci. Więc to wystraszyło też społeczeństwo brytyjskie. No i w niektórych sytuacjach użyto tego straszaka Polaków, ale oczywiście Polacy są tam bardzo em, pożądani, ponieważ bardzo szybko się zasamilowali. No i weszli na rynek, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Powiedział Brytanii. pan, że to także nie tylko niedobra informacja dla Polski, ale także niedobra informacja dla Unii Europejskiej. Ale ja nie, nie zauważyłem smutku na twarzach tych najważniejszych polityków unijnych. Z Francji, w, z, Niem w z Niemiec na przykład. Niemcy, Francja, tamci politycy są nawet można powiedzieć zadowoleni, ponieważ Wielka Brytania stała na czele takiego obozu również z Polską, który próbował zrównoważyć te wpływy. Federalistów można powiedzieć bądź już dzisiaj należy, należy powiedzieć może hegemonistów, czyli polityków z Francji i Niemiec, którzy chcą zdominować e, Unię Europejską, chcą przyspieszyć integrację, scentralizować, odejść od swobód, bo trzeba tutaj jasno powiedzieć, to, co robi prezydent Macron, to są zapędy protekcjonistyczne, to jest pogwałcenie swobód przepływu ludzi i i usług, czyli tych dwóch z czterech wolności, czterech swobód traktatowych. Więc chcą doprowadzić do zupełnej zmiany w Unii Europejskiej, która wielu krajom nie odpowiada, tylko jesteśmy słabsi. I nie, nie, Czy bez, bez Wielkiej, Wielkiej Brytanii, Brytanii Francji nie Niemców będzie, no, będzie, yy, będzie łatwiej teraz narzucać swoje rozwiązania? Narzucić te rozwiązania? Myślę jednak, że coraz większa grupa yy, Europejczyków też dojrzała do tego, że te rozwiązania idą przeciwko całej koncepcji Unii Europejskiej, która powstała kilkadziesiąt lat temu. Panie pośle, to pytanie o to, czy. Wielka Brytania jest sama sobie winna, i, i, i po kilku latach może nastąpić taka sytuacja, że będą chcieli wrócić w szeregi Unii Europejskiej. Czy to Unia Europejska powinna uderzyć się w piersi, że tak łatwo puściła tak wielką gospodarkę, tak, tak wielkie mocarstwo jak Wielka Brytania? Wina jest po obu stronach, oczywiście, dlatego że pewna część winy leży po stronie Brytyjczyków, szczególnie Davida Camerona, który Rozpętał tą całą kampanię, licząc, że jednak wygra referendum. Dla swoich a, politycznych a wygrane, potrzeb, prawda? Wygrany referendum, nawet nieznacznie, da mu pewien instrument, żeby negocjować z Unią Europejską. Nie Brexit, nie wyjście, ale nowy status w Wielkiej Brytanii. Kolejne rabaty, odejście od jurysdykcji Unii Europejskiej. Z drugiej strony, oczywiście, duża część winy jest po stronie Unii Europejskiej. No proszę zobaczyć, jak zachował się Donald Tusk, który przecież odsyłał i do piekła. No to nie były pojednawcze gesty, tego typu wystąpienia, wypowiedzi. No były próby oczywiście ukarania Wielkiej Brytanii za to, że odważyła się zakwestionować pewne części prawa europejskiego. Także ta wina się rozkłada. No pytanie tylko teraz, czy, czy, czy wszyscy wyciągną refleksję z tego, szczególnie w Unii Europejskiej. Wielka Brytania jest w tej chwili, szczególnie władze, Boris Johnson, są zachłyśnięte tą jakby ich wolnością. Ich wolnością, sukcesem. Będą starali się stworzyć być może nawet nowy blok przeciwko Unii Europejskiej, Stanami, Kanadą, dawnymi państwami Commonwealthu, czyli Australią. RPA, być może Indiami, Pakistanem. To już zapowiadała kiedyś, kilka lat temu pani Teresa May, czy to się uda. No, Wielka Brytania ma do wyboru w tej chwili albo pogodzić się z Unią Europejską i doprowadzić do jakiegoś funkcjonowania na wspólnym rynku, ale to będzie kosztowne. Przypomnę, nawet Norwegia, która jest poza Unią Europejską, ale za dostęp do rynku płaci. 90% składki, gdyby była członkiem. To są olbrzymie pieniądze. Więc tutaj jest A z drugiej to strony Boris Johnson mówi, że on może zdecydować się na twardy Brexit. A z drugiej strony on może pójść w kierunku bardzo, bardzo zliberalizowanej gospodarki. Bycia takim Singapurem, Hongkongiem, jak kiedyś był Hongkong. Aby stworzyć, przyciągnąć z całego świata E, biznesy, usługi finansowej, prawda, i z, z wysp świadczyć konkurencję wobec tego, co się dzieje na, na kontynencie europejskim. No to są takie z grubsza dwa scenariusze, które albo się pogodzi z Unią i nawiąże jakiś status, aby mieć dostęp do, wolnego, do wspólnego rynku, albo odejdzie całkowicie od wspólnego rynku i stworzy jakąś wielką enklawę poza kontynentem. No, radykalnej wolności gospodarczej. Do końca roku jeszcze ma na to czas yy, tak zwany okres przejściowy Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Witold Waszczykowski, łódzki poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych w naszym studiu. To była pierwsza część naszej rozmowy. Zapraszam teraz do internetu, ale również przypominam, że o 8.30 w Telewizji Łódzkiej całość naszej rozmowy do obejrzenia. To teraz panie ministrze yy, chciałbym zapytać o to, co powiedziała Katarina Barley, niemiecka prawniczka, polityczka SPD, obecnie wiceszefowa Parlamentu Europejskiego. Moim zdaniem, obecne działania polskiego rządu niczym nie różnią się od działań władzy komunistycznej. Chodzi o reformę sądownictwa. No, niestety, wielu polityków w zachodniej Europie nigdy nie miało doświadczenia z komunizmem, więc nie mają świadomości, jak wyglądał komunizm. A, szczególnie... a powołują się na to. No właśnie, a szczególnie jeszcze w czasach stalinowskich, prawda, kiedy był to krwawy reżim. I wielu przecież historyków porównuje czasy stalinowskie, wręcz do czasów faszystowskich po, po stronie niemieckiej czy, czy, czy włoskiej. Więc to jest zadziwiające porównanie. Nie ma to nic, nic wspólnego. To raz. Po drugie, nie mają wiedzy na temat aktualnych reform w Polsce. Nie mają świadomości, że w wielu krajach Europy Zachodniej, można powiedzieć, że wymiar sprawiedliwości jest jeszcze bardziej upolityczniony niż, niż w Polsce, bo właśnie w tych Niemczech, Przecież to dlaczego najwyższe organy unijne nie zajmują politycy, się politycy mianują sądownictwem też. w tamtych krajach, tylko w naszym? Chodzi o pewien kontekst ideologiczny. Nasz rząd stworzył pewną przeciwwagę wobec całej koncepcji rządzenia liberalno-lewicowego. Mamy tradycyjny rząd oparty na tradycyjnych wartościach. Okazało się, że Mimo 30 lat indoktrynacji w Europie, a szczególnie w naszej części Europy, aby stworzyć nowy model społeczeństwa i państwa, to tradycyjne wartości przetrwały, zdobyły władzę i, i rządzą się lepiej niż wiele państw Europy Zachodniej, nie mając euro i tak dalej. Więc jest to konflikt ideologiczny. Po drugie, już mówiłem o tej niewiedzy, iż wiele naszych reform jest po prostu bezpośrednio importem rozwiązań, które istnieją już. W świecie zachodnim, między innymi w Niemczech, w tej chwili, kiedy była pani Jurowa w Polsce, nawet minister Ziabro zaproponował, w takim razie możemy skopiować całkowicie model niemiecki, model niemiecki którego nie kwestionujecie. No więc I trzecia kwestia wspomniałem o tej indoktrynacji. No, wielu politykom zachodnim wydaje się, że w tak zwanych młodych demokracjach, do których nas się zalicza, te standardy powinny być bardziej wyśrubowane. Ponieważ myślą, że demokracja jest mniej zakorzeniona w naszych społeczeństwach, w związku z tym trzeba tych standardów bardziej pilnować. No a we Francji, no bo przecież to Francja, tego nie trzeba pilnować. Okazuje, no to, no to okazuje, ciekawy, ciekawy okazuje się, że myślę, wiele, wiele rozwiązań właśnie, gdyby, gdyby zastosować jakiś powszechny mechanizm sprawdzenia praworządności, to wiele państw Europy Zachodniej nie zdałoby tego egzaminu. To jeszcze o te pieniądze zapytam, bo przy okazji dyskusji o polskim wymiarze sprawiedliwości i o reformach sądownictwa, znowu odwołam się do Katariny Barley, wiceszefowej Parlamentu Europejskiego, która mówi tak. Zapowiadam, że jeżeli w Polsce przyjęta zostanie tak zwana ustawa dyscyplinująca to Unia powinna zagrozić Polsce karami finansowymi. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że w ogóle się dys, czego dyskusja w Europie na temat wymiaru sprawiedliwości w jakimkolwiek państwie członkowskim europejskim jest bezzasadna. E, dlatego, że wymiar tak zwana praworządność nigdzie nie jest zdefiniowana w żadnym dokumencie prawnie wiążącym Unii Europejskiej, a tym bardziej w Traktacie, czy ostatnio mówiłem, w traktacie lizbońskim. W związku z tym. Nie ma podstaw zarzucać jakiemukolwiek państwu w tej chwili członkowskiemu, czy to Polsce czy to łamanie praworządności, dlatego że ta praworządność jest nieskodyfikowana. Nie, nie, nie jest nigdzie nie, zapisana, jak nigdzie. ona ma wyglądać. Nigdzie, nie ma nigdzie definicji, jak ma wyglądać Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny KRS, i tak. Są państwa, gdzie nie ma żadnego krs tylko politycy mianują i tak. Ja d. ostatnio słyszałem, że nawet Trybunał Spraw... Konstytucyjny w Niemczech powiedział, że prawo niemieckie jest wyższe niż czyś, karsole, Prawo Unii karsole, Tak. W związku z tym, po pierwsze, ta dyskusja nie powinna mieć miejsca, dlatego że w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej wymiar sprawiedliwości wygląda inaczej. Ale, ale jest nie jest taka dyskusja. Ale to bo przed chwilą wyjaśniałem ze względów ideologicznych uh -huh. jest napaść na te państwa, które się nie Czy Rzeczywiście możemy trackić Druga jeżeli kwestia, chodzi o jeśli o nie, nie ma możliwości sprawę. oskarżyć nas, że łamiemy, no to nie ma podstaw do tej dyskusji. Dwa, nie ma podstaw e, straszenia nas e, finansami, dlatego że. Fundusze i dotacje Unii Europejskiej są uwarunkowane jedynie czynnikami makroekonomicznymi ekonomicznymi i czynnikami wielkością populacji, wielkością społeczeństwa. Według tego są działania. No, ale może można to gdyby, gdyby chciano to zmienić, to po no pierwsze właśnie. należałoby stworzyć definicję praworządności, a nie ma na to zgody, bo jak powiedziałem, wiele państw Europy Zachodniej nie, nie spełniłoby tych wyśrubowanych kryteriów. Po drugie, żeby dołączyć dodatkowy aspekt, dodatkowe kryterium dzielenia funduszy, należałoby to zapisać w traktacie. A traktat przyjmuje się poprzez konsens przez wszystkich. wszystkie kraje czy również Unii Polska, Również Polska musiała się zgodzić na przyjęcie nowego traktatu. Dzisiaj, to takie strachy na lachy. Dzisiaj nie ma takich szans. Z tymi ograniczeniami finansowymi. Oczywiście można, można stygmatyzować Polskę, czy Węgry, czy jeszcze inny kraj. I próbować metodami administracyjnymi, na przykład przez komisję, tworzyć różnego rodzaju bariery. Wydłużać czas rozpatrywania grantów, rozliczać finansowo, i tak dalej. Więc być może o to chodzi, dlatego że traktatowych barier na dzisiaj nie można stworzyć. Jeszcze zapytam, bo chciałbym usłyszeć pana komentarz. Pana komentarz, przepraszam, do tego, jak to politycy polscy m.in. w Radzie Europy głosowali w sprawie rezolucji o tak zwanej frankensteinizacji polskiego prawa wspólnie z politykami. Rosji, Rosji. Rosji, która to napadła na niepodległą Ukrainę. No dość kompromitująca sytuacja. Po pierwsze, występować przeciwko własnemu krajowi. E, czasem się przy, przypomina, że w poprzednich kadencjach politycy Prawa i Sprawiedliwości też e, występowali w, e, w, na forach zagranicznych, ale nie tak pod, i poruszali we, ale wewnętrzne sprawy Polski. Nie, nie ma tutaj symetrii, dlatego że wtedy poruszaliśmy, żeby po prostu zmusić rząd do na przykład podjęcia działań w sprawie katastrofy smoleńskiej. Nigdzie nie było działań, aby. Delegitymizować, aby domagać się obalenia tego rządu, tak jak dzisiaj się domagają na przykład niektórzy politycy. No i po drugie, nigdy nie, nie prosiliśmy zachodnich czy wschodnich, a tym bardziej rosyjskich polityków, że przyłączyli się do, do krytyki. Więc to, to, to jest absolutnie kompromitująca sytuacja. No myślę, że w najbliższych wyborach tacy politycy zostaną też rozliczeni przez społeczeństwo, które. Nie akceptuje tego, żeby na Polskę nakładać jakiekolwiek kary finansowe, przecież te, te finanse, które przychodzą do Polski z Unii Europejskiej, nie są zabierane przez rząd, tylko są inwestowane całkowicie, bądź to przez samorządy, bądź to przez władze centralne, w infrastrukturę polską służącą wszystkim Polakom. Witold Waszczykowski, łódzki poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych, był dzisiaj naszym gościem, panie ministrze. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia.